Jest teraz 4:30 rano. Ładny wschód. Ja sobie czeszę włosy od takiej godziny, bo za 4 godziny mam pociąg do Wrocławia. Ponieważ dzisiaj mam wykład. Zapraszam do mikrofonu Kasię Meciński. Gromkie brawa dla niej. Jest to mój pierwszy wykład na uczelni, którego robię sama. Jest on w języku polskim. Mój pierwszy język, tak technically, był pierwszy polski, ale w codzienności używałam język angielski i do tej pory tak jest. Więc się mega stresuję. Nie spałam. Tak naprawdę nie spałam tej nocy. Jak się mam ubrać? Profesorzy i ci, którzy robią wykłady, ubierają się bardzo tak profesjonalnie, a w Stanach nie. I ubiorę się chyba po amerykańsku dzisiaj. Wrocław, dotarłam. Cieszę się. Lubię to miasto, bardzo lubię to miasto. Jest według mnie bardzo uroczym miastem i macie jedną z ładniejszych stacji kolejowych. Jest bardzo urocza. Jestem już na miejscu, jestem w sali. Czy stresuję się? Tak, absolutnie. Dla wielu imigrantów początki w Stanach zaczynały się w biedzie, często w pożyczkach od znajomych. W sytuacji Polaków to pożyczali od innych Polaków, którzy tam już byli trochę dłużej, wcześniej bardziej ustabilizowali. Ustabilizowani. Idziemy zapytać reżysera życia, jak się czuje z tym. Czy to twój pierwszy wykład? Taki większy, tak, się stresuję. Ja też się stresuję. Tym bardziej, że ty jesteś tak bardzo przygotowana i masz dużo slajdów. Ale to jest gorsze, bo jak się pomylę, to będzie mi ciężko. Dowiedziecie się, o co mi chodzi później. Mam mikrofon. Mam swoje notatki. To jest nasz prezenter. Chyba się mega stresuje. Często przyjeżdżali bez umiejętności i formalnego wykształcenia i w ciągu 5-10 lat mieli zarobki na pierwsze auto, zaliczkę na dom, też możliwość wystartowania swojego biznesu. Na YouTubie prowadzi kanał 50 na pół, gdzie opowiada o różnych państwach świata, ich kulturze, języku, społeczeństwie, edukacji i wielu innych obszarach, które poznała podczas pobytu w danym kraju. Dziękuję za tak świetny opis. Mój tata często opowiadał o tym, jak kiedy przyleciał do Stanów, to miał $13 przy sobie i zaczął od tego. Zaczął od pożyczania pieniędzy od znajomych i te pożyczki spłacił ciężką pracą w stanowiskach prac manualnych. Manualnych. Jest bardzo ważna informacja a propos tych wykładów. Na stronie WSB można głosować na lepszy wykład. Osoba, która zgarnie więcej głosów, przekazuje w imieniu WSB 17 000 zł na jakąś fundację. Kasia wybrała Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, które zajmuje się pomocą dla ludzi starszych, organizuje wolontariuszy, którzy spędzają z nimi czas. Natomiast Daniel wybrał Fundację Akogo, która z kolei pomaga osobom w śpiączce. Generalnie każdy z nas może oddać swój głos na stronie, na tą osobę, która im się bardziej podobała, której wykład bardziej im się podobał. No i zachęcam do głosowania, bo jest to na pewno bardzo szczytny cel. Takie możliwości, które imigranci odnawywali w Stanach, prowadziły do tego, że dzieci imigrantów imigrantów wychowywały się w całkowicie innym klimacie i środowisku niż ich rodzice. Chociaż pamiętam czasy, kiedy żyliśmy bardziej skromniej, nigdy nie odczuwałam biedy ani braku czegoś w swoim życiu. Pokolenie dzieci tych imigrantów są często w stanie nie tylko osiągnąć parytet socjoekonomiczny z innymi, bardziej ustabilizowanymi Amerykanami, chodzi mi o tu Amerykanie, którzy już mieszkają tam kilka pokoleń, ale też mieli całkowitą możliwość ich wyprzedzić na tej drabince socjoekonomicznej. Chciałam zapytać, jak mi poszło. Świetnie ci poszło, tak? Naprawdę super. Cieszę się. Bardzo ciekawe. Chyba się bardzo stresowałam. Zdjęcie z wszystkimi wykładowcami WSB, którzy byli tutaj.
trzeci wywiad dzisiaj. Ale się cieszę, jestem zadowolona, jest po wykładzie. Widzowie byli strasznie mili, jestem w bardzo pozytywnym nastroju. Cieszę się, że to zrobiłam, bo mam teraz zaliczony wykład po polsku, co nie wiem, czy rozumiecie, jak bardzo się stresowałam tym. Panie Bo. Jak się wejdzie w rozmowy z moimi rówieśnikami z dzieciństwa, motyw różnic między pokoleniami naszych rodziców a nami i nieporozumienia, które z tego wywodzą, często się powtarzają. Bywają to czasami zabawne, frustrujące i też uczące pokory. Jak rozmawiam z Danielem, reżyser życia, powiedział, że ta szkoła jest dużo cieplejsza niż nazwa by wskazywała, bo Wyższa Szkoła Bankowa jednak brzmi bardzo tak zimno, a tu klimat jest taki bardzo pozytywny i fajny i nie wiem, cieszę się, że to wszystko się tak udało w takim fajnym klimacie i trochę za dużo mówię, bo jestem po prostu napełniona pozytywną energią. Podziękujmy jej za ten wspaniały wykład. Wykład, jak już wspominałam, można oglądać klikając na link, który jest w opisie. Pamiętajcie, że możecie tam też głosować na mój wykład lub wykład Daniela. Zależnie kto wygra, pieniądze będą przeznaczone na charytatywny cel wybrany przez nas. Następna miła wizyta w Wrocławiu zaliczona. Niestety muszę wracać dzisiaj do Warszawy i nie mam czasu zwiedzać miasto, bo jest niestety chciałabym, bo jest strasznie uroczym miastem i uwielbiam wasze krasnoludki. Uwielbiam ich odwiedzać za każdym razem. Jednak nie zdążyłam na swój pociąg i mam teraz 1,5 godziny do zwiedzania Wrocławia i już znalazłam pierwszego krasnoludka. Cześć! Fajna ta architektura w tym Narodowym Forum. Wstąpiłam do Zbawcy Win tutaj na kolację, obiad, kolację, bo znajomy widział, że jestem w Wrocławiu i to jest jego restauracja, więc jesteśmy tutaj. Chodź, hejo! Chcesz się przywitać z kamerą? Tak. You're not afraid of this. Cześć, Charlie? Tak. Charlie, chodźcie. O, przypomniało mi się coś. Założyłam nową grupę na Facebooku Kasia Ludki. Jest to prywatna grupa, w której chciałabym stworzyć po prostu takie społeczeństwo między nami, żebyśmy mogli sobie rozmawiać, wymieniać się pomysłami i mieć taką bliższą styczność, gdzie wszyscy mogą sobie porozmawiać ze sobą i też może, nie wiem, jakieś pomysły wymyślać na odcinki na przyszłość. Może będę wrzucać tam materiał, który nie didn't make the cut. Zalinkuję to w grupie, zalinkuję to w opisie. Brak spania już nie tak, mózg nie działa tak jak powinien. Okej, to na razie, pa pa. Oh, yeah,